Dorota Gacek, jestem dziennikarką programu Drugiego Polskiego Radia i witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu poświęconym Tadeuszowi Gajcemu z okazji wydania tego pięknego albumu, wydawnictwa albumowego, o którym dziś będziemy rozmawiać. W wierszu, w poemacie do Potomnego napisanym niedługo przed śmiercią, bo to jest kwiecień 1944 roku w Konstancinie, tuż przed wybuchem powstania, w którym poeta poległ, Tadeusz Gajcy pisał tak. Piszę, jak grabarz dół wybiera, na ciała bezruch, dłoni rozpacz. I słowo małe staje nieraz jak krzyż lub wieniec. Jeśli zostać dane mu będzie, ręka twoja otworzy je i sercem spełni. A czas, co młodość ku jesieni przechyla twardo, twarz wywoła kamienną już i nocną wiecznie. Więc dziś będziemy otwierać te słowa Tadeusza Gajcego i wywoływać jego twarz, mam nadzieję, że nie kamienną, tylko pełną życia, pełną natchnienia, pełną niepokoju też, ale i poetyckiego spełnienia. Myślę, że takiego Tadeusza Gajcego będziemy chcieli Państwu w tej rozmowie pokazać. Jak powiedziałam, okazją jest ten piękny album składający się z dwóch części. Jedna część to jest taki reprint tomu Widma wydanego w 1943 roku jako pierwszy tom Biblioteki Sztuki i Narodu. Druga część to jest właśnie album Opowieść z innego świata, tytuł zaczerpnięty od tytułu jednego z wierszy Gajcego, gdzie mamy i jego wiersze, także wiersze innych poetów. Wacława Bojarskiego na przykład jest Ranny różą. Są liczne fotografie Tadeusza Gajcego w gronie rodzinnym, w gronie przyjacielskim. Piękna fotografia z jego przyjacielem Zdzisławem Stroińskim. I są szkice, trzy szkice w tym wydawnictwie. Jest szkic biograficzny i tekst o poezji Gajcego pióra Rafała Brassy. I także mamy w tej publikacji tekst Karola Samsela, osnuty głównie wokół Misterium Niedzielnego, ale nie tylko ten tekst Gajcego Karol Samsel przywołuje. Przedstawiam gości, z którymi dziś będziemy te słowa Tadeusza Gajcego otwierać i Państwu przybliżać i tę twórczość i biografię. To profesor Paweł Rodak, historyk literatury i kultury z Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Witam Panie Profesorze. Autor między innymi książki Wizje kultury pokolenia wojennego i także edytor pamiętnika Andrzeja Trzebińskiego, jednego z tych poetów, pisarzy, publicystów z kręgu sztuki i narodu. Druga osoba to profesor Karol Samsel, historyk literatury, literaturoznawca z Uniwersytetu Warszawskiego, autor wspomnianego szkicu, który jest zamieszczony w tym tekście, no głównie specjalista od Norwida, ale także od późniejszych epok. Dzień dobry Państwu. Wspomniałam o pamiętniku Andrzeja Trzebińskiego. Jest to słynne zdanie przywoływane w tym pamiętniku, czy zdania, pochłonie nas historia młodych, dwudziestoletnich chłopców, nie będziemy Mochnackimi, Mickiewiczami, Norwidami swojej epoki, mogliśmy być Rembodami, ale odrzuciliśmy to, bo szliśmy gdzie indziej. Będziemy mówić o wyjątkowości Gajcego, o tym jego osobnym, własnym głosie, który no mimo tego, że zmarł mając 22 lata, myślę, że to ciśnienie czasu tak spotęgowało tą jego poetycką dojrzałość, ją wywołało i przyspieszyło. Natomiast chcę na początku zapytać obu panów o tą wspólnotę pokoleniową, o to doświadczenie pokolenia wojennego, bo Gajcy jest na pewno jednym z czołowych reprezentantów. Nie wszyscy zginęli w powstaniu. Są tacy, którzy przeżyli wojnę. Tadeusz Różewicz, Jan Strzelecki na przykład, Witold Zalewski. Z czym musiało się to pokolenie zmagać tak naprawdę? Karol Samsel. Tak, profesor Paweł Rodak. Dzień dobry Państwu. Mogę dwa słowa powiedzieć, bo faktycznie zajmowałem się pokoleniem wojennym.
I Gajcy niewątpliwie do tego pokolenia wojennego należy. Pierwsze, co można powiedzieć, to my znamy pokolenie wojenne jako pokolenie poetów i pisarzy. I to oczywiście jest prawda. Gajcy, Baczyński, Borowski, Bojarski, Trzebiński, ale trzeba pamiętać także, że Białoszewski to jest to samo pokolenie, Jan Józef Szczepański to jest to samo pokolenie, Zbigniew Herbert trochę młodszy, ale prawie to samo pokolenie, więc bardzo wielu bardzo ważnych, wybitnych poetów i pisarzy, ale trzeba też pamiętać, że to jest pokolenie nie tylko literackie, to jest pokolenie, które trzeba szerzej rozumieć, dlatego że do tego pokolenia należeli też bardzo wybitni publicyści, bardzo wybitni myśliciele, historycy, socjologowie i że to pokolenie miało wiele różnych jakby środowisk, środowisk, w których zwykle spotykali się ze sobą pisarze właśnie i myśliciele, zresztą często byli jednocześnie właśnie publicystami, pisarzami, ze środowiskiem sztuki i narodu kontaktował się chociażby Władysław Bartoszewski. Mamy zdjęcie, akurat chyba nie w tej książce, ale w monografii Stanisława Beresia o Gajcym mamy zdjęcie, gdzie Gajcy siedzi razem z Bartoszewskim. Skądinąd Bartoszewski, to samo pokolenie, redagował, jak wiemy, Gajcy jest związany z pismem Sztuka i Naród. Bartoszewski redagował bardzo ważne pismo, a bardzo mało znane, Prawda Młodych, pismo młodych katolików, też w Warszawie. Inne pismo, o którym pani wspomniała, dwa pisma, Płomienie i Droga, to było pismo młodych socjalistów. Z tym pismem był związany Borowski, Baczyński. Ewa Pochowska. Właśnie, Ewa Pochowska. Zginęła w lutym, została rozstrzelana w lutym 1944 roku. Piękna dziewczyna, tak. Utalentowana. Jan Strzelecki, jeden z najwybitniejszych polskich socjologów potem po wojnie, który zresztą napisał jedną z najpiękniejszych książek o pokoleniu wojennym, Próby świadectwa. To jest taki eseistyczny zapis doświadczenia pokolenia wojennego. I jeszcze wiele, wiele innych postaci. Na przykład Karol Lipiński, taki bardzo młody socjolog, który dzisiaj jest prawie w ogóle zapomniany, dlatego że zginął w czasie wojny, ale napisał kilka ważnych tekstów właśnie w piśmie Płomienie. Znaczy to było pokolenie niesamowicie, można powiedzieć, bogate. Nie tylko w Warszawie, ale może przede wszystkim w Warszawie, no bo tutaj były główne punkty skupienia tego pokolenia. W samej Warszawie się ukazywało, oczywiście wszystko w podziemiu, kilkadziesiąt pism konspiracyjnych tego pokolenia. To był niesamowicie dynamiczny ruch. Ukazywały się książki, ukazywały się tomiki poetyckie i tak dalej, i tak dalej. Jedno można powiedzieć, jeśli my często pokolenie wojenne, jakby patrzymy na to pokolenie, no przede wszystkim przez pryzmat zaangażowania, walki, powstania warszawskiego. To wszystko jest oczywiście ważne. To było pokolenie, które się angażowało w działalność konspiracyjną i w walkę, ale to było przede wszystkim pokolenie słowa, pokolenie książki, pokolenie myśli. To było pokolenie, które absolutnie nie ograniczało się do walki, prawda? Tylko właśnie przede wszystkim walczyło, można tak powiedzieć w cudzysłowie, słowem. I w ciągu raptem kilku lat dokonało olbrzymiego dzieła, prawda? Olbrzymiego. Mamy naprawdę setki i tysiące stron, które to pokolenie zostawiło, utworów poetyckich, dramatycznych, prozatorskich, publicystycznych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z czym się musiało zmagać, to może w drugiej wypowiedzi. Postaram się dwa słowa powiedzieć. No właśnie, bo pan profesor powiedział o tych pismach. No myślę, że Sztuka i Naród to wyjątkowe pismo na mapie tych pism konspiracyjnych. No i pamiętamy o tym, że Tadeusz Gajcy właściwie był ostatnim redaktorem tego pisma. Przejął pałeczkę po kolegach, przyjaciołach, którzy zginęli. Stanisław Bereś w tej wspomnianej monografii Gajcy w pierścieniu śmierci
mówię o tym redaktorowaniu Gajcego, że on starał się wtedy właśnie otwierać to środowisko związane z Konfederacją Narodu na szerokie inne środowiska wspomniane przez pana profesora. No myślę, że to też jest taki bardzo ważny Gajcego rys, żeby tym słowem walczyć na różnych płaszczyznach poprzez kontakty, Karol Sams. Nie wiem, czy walka jest dobrym określeniem, ponieważ to sam znakomity profesor Bereś wielokrotnie podkreślał, jak ogromnym problemem jest określenie stosunku Tadeusza Gajcego do tyrteizmu, a w każdym razie czegoś, co można by nazwać tyrteiskim ekstatyzmem. Ja w swoim szkicu zwracałem swoją i Państwa uwagę również na kwestię czegoś, co można nazwać ekstazą wojny, czy czegoś, co po drugiej stronie frontu, alianckiej stronie frontu, częstokroć nazywamy combat gnosticism, czyli gnoza wojny, poczucie, że oto uczucie frontu jest uczuciem niewysłowionym, że nikt owego świata frontu nie jest w stanie pojąć tak jak żołnierz. Gajcy zawsze stawał po stronie cywilów. Już wyschną pieśni bojowych lat, przecież pisał. Gajcy zawsze stawał po stronie postaw antytyrtejskich. Wbrew pozorom nie sugerował rozwiązań tyrtejskich, o czym walnie przekonuje Misterium Niedzielne, bardzo dobrze pokazujące, na czym polega niebezpieczeństwo tyrteizmu, jak pisał profesor Bereś, jednego z największych producentów wojennych ofiar. Tyrteizm to oczywiście ideologia i estetyka szlachetna, ale to także wielka socjotechniczna i mesjańska inżynieria. I kto, jak nie Gajcy, w sposób najbardziej przejmujący scharakteryzował to w Misterium Niedzielnym, które przez Bronisława Maja było określone utworem o tak porażającej ilości pogody i radości w sobie, a zarazem no, ta pogoda i radość, proszę Państwa, w Misterium Niedzielnym, no, to nie było coś, czym przesączony został ten tekst. To były jakości odmierzane przez Gajcego z iście jubilerską dokładnością. To były skale wpisane w ten tekst z pełną świadomością. Gajcy kończy pracę nad Misterium Niedzielnym 25 października 1943 roku, po raptem trzech tygodniach intensywnego pisania. Jest całkowicie zniszczony wydarzeniami 25 maja, a więc pamiętamy, że wystrzelił do granatowego policjanta. Wystrzelił. Chodzi o złożenie, powiedzmy, może nie wszyscy z Państwa wiedzą, złożenie kwiatów pod pomnikiem Kopernika w rocznicę. I to się kończy tragicznie dla Wacława Bojarskiego, który ginie w wyniku postrzału. Zdzisław Stroiński jest jego wielki przyjaciel. Trafia na Pawiak. Cudem zostaje dzięki staraniom rodziny ocalony. No, a Gajce z poczuciem wielkiej winy zamyka się w sobie na wiele miesięcy. Myślę, że z relacji świadków, nazwijmy ich w ten sposób, to Natalia Bojarska wprost oskarżała Gajcego o winę i to na niego składała podstawową porcję winy za to, co się stało pod pomnikiem Kopernika. To musi mieć wpływ, tak jak to, że ostatnie tygodnie listopada 1943 roku to narastające masakry uliczne. W dzienniku Wacława Borowego Państwo czytają o słynnej egzekucji na Puławskiej, o tym, że 30 listopada 20 rozstrzelanych ofiar, 1 grudnia 30 i tak dalej. Borowy nazywa Warszawę jaskinią Polifema. 12 listopada ginie tu niedaleko Andrzej Trzebiński, no Nowy Świat, róg Wareckiej i Ordynackiej w egzekucji ulicznej. Więc to wszystko składa się na obraz Misterium Niedzielnego. I to w jaki sposób pogoda i radość tego tekstu zostają połączone z tą mesjańską groteską, patosem prorockim, który jest w Misterium Niedzielne wpisane. To wszystko, proszę Państwa, jako odpowiedź na pytanie o tyrteizm, ostrożnie z łączeniem Gajcego z tyrteizmem. Gajcy może najbardziej z nich wszystkich, mam tu na myśli redaktorów Sztuki i Narodu, być może największą przemianę przechodzi w stosunku do owych tyrteiskich postaw, najwięcej ma do niej zastrzeżeń. Jest to też ewolucja porażająca.
Poemat widma, który mamy w piwowskim reprincie w tym wydaniu, jest tomem, który bywał zestawiany z kasprowiczowskim tomem Ginącemu światu. Bereś pisał o głębi katastrofizmu tego poematu, o wręcz nihilistycznych rozpoznaniach Gajcego. Kolejne tomy, Grom powszedni, Misterium niedzielne, Dramat Homer i Orchidea, to są już teksty, w których Gajcy widzi dla siebie horyzont nadziei. Myślę, że powinniśmy wyraźnie oddzielić widma z maja 1942 roku od twórczości roku 43, znaczy z maja 43, przepraszam, od twórczości drugiej połowy roku 1943, która już jest wychylona w stronę nadziei razem z wierszem do Potomnego, który jest jakimś rodzajem testamentu poetyckiego Gajcego. Gajcy ewoluuje i jest to być może jedna z najbardziej przejmujących ewolucji, jeśli chodzi o łono pokolenia wojny i okupacji. Nawiązując do pytania, które zostało nam zadane, ja bym to pokolenie nazwał, panie profesorze, pokoleniem formacyjnym i formującym naraz. Chyba najbardziej przejmująca definicja, metafora o kamieni na szaniec. To jest ta formująca i formacyjna część pokolenia. Ci młodzi ludzie chcą być rewizjonistami, chcą dyskutować o inercji dwudziestolecia międzywojennego. Mają... No właśnie, bo tutaj ja zadałam to pytanie, z czym się musieli zmagać ci ludzie, których zaliczamy do pokolenia wojennego. I myślę, że tutaj w odpowiedzi Karola Samsela już jest jedno z tych wyzwań, to znaczy co wobec katastrofy, jaka postawa wobec katastrofy, która się wydarzyła, która właśnie ciągle trwa, ciągle się toczy. Tryteizm, walka nie, ale co w zamian? No, ja spróbuję na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście oni się musieli mierzyć, można powiedzieć jednym zdaniem, z wojną, prawda? Ale czym była wojna? No, wojna oczywiście dokonywała się w bardzo wielu wymiarach. Po pierwsze, w wymiarze życia codziennego. To byli młodzi ludzie, którym odebrano młodość, odebrano wolność. Nagle zaczęli żyć w mieście, w którym zaczęła obowiązywać godzina policyjna, w którym przestały istnieć normalne instytucje, szkoły, w którym odebrano im swobodę decydowania o własnym losie, w którym musieli bardzo często, musieli podejmować studia konspiracyjnie, musieli pracować, bo prawie wszyscy z nich pracowali i to ciężko na własne życie i jeszcze nieustannie ryzykowali życie, podejmując pracę konspiracyjną. Żyli w mieście, w którym co chwilę było widać ruiny, prawda? Oczywiście Warszawa została w dużej mierze zniszczona dopiero najpierw po powstaniu w getcie, a potem po powstaniu warszawskim, kiedy te zniszczenia były już olbrzymie, prawda? I znamy te zdjęcia Warszawy po wojnie, prawda? To są prawie same ruiny, a tam, gdzie było getto, nie ma dosłownie nic, po prostu są tylko kamienie. Natomiast już wcześniej te ruiny były, prawda? Strzelecki pisał, że już po 1939 roku ruiny były codziennymi rekwizytami, prawda? Znaczy widmach ruiny codzienną. Warszawy, no więc właśnie. Oczywiście poetycko opisane są bardzo, bardzo mocno przedstawione i też śmierć we wrześniu 1939 roku dotyka Gajcy. No więc poetycko. Właśnie. Ale bardzo. No więc właśnie, ale bardzo szybko się okazywało, że wojna to nie tylko to, prawda? Że wojna to jest coś więcej, że wojna właściwie dotyka samych podstaw ludzkiego bytu i ludzkiej egzystencji. Też, żeby się odwołać do Strzeleckiego, bo właśnie w próbach świadectwa Strzeleckiego są bardzo dobre jakby formuły na to doświadczenie. Strzelecki mówi, żyliśmy na granicach przypadających ludziom jako istotom gatunkowym, prawda? Bardzo szybko jakby wojna została doświadczona faktycznie jako doświadczenie nie tyle historyczne,
co doświadczenie metafizyczne, które zmienia kondycję człowieka, prawda? Dlatego moim zdaniem katastrofizm, oczywiście pokolenie wojenne posługuje się poetyką katastroficzną, prawda? Natomiast podstawowe doświadczenie, moim zdaniem i postawa pokolenia wojennego, czy taka podstawowa wiedza, którą sobie to pokolenie wypracowuje, nie jest katastroficzna, prawda? Bo ona nie mówi o tym, że rozpad świata nastąpi albo nastąpił, tylko to jest pokolenie, które dochodzi do takiego przeświadczenia, że w ludzkim świecie rozpad świata może nastąpić w każdej chwili. I nigdy nie było i nie będzie inaczej, co wojna w Ukrainie bardzo dobrze nam pokazuje, prawda? Jeszcze rok, dwa lata temu mogliśmy myśleć, że to jest niemożliwe, prawda? Historia się skończyła. Otóż to jest zawsze możliwe. To, że teraz siedzimy w tym pięknym budynku, to nie znaczy, że za rok czy dwa ten piękny budynek nie może się zamienić w gruzy. Niestety może się zamienić w gruzy. Dlatego, że ludzki świat jest w sposób nieusuwalny naznaczony kruchością i nietrwałością. I to jest ich podstawowe doświadczenie. To jest przerażające doświadczenie w pewnym sensie, prawda? To nie chodzi o to, że nam się świat zawalił, tylko to chodzi o to, że nawet jak zostanie odbudowany, on się zawsze może zawalić, prawda? On jest kruchy. To jest jakby takie doświadczenie apokalipsy, że apokalipsa to nie jest coś, co przychodzi w historii, tylko to jest składnik ludzkiej kondycji, składnik ludzkiego losu, prawda? Ja tutaj dodam, tak, bo to rzeczywiście jest... Ja tylko jeszcze powiem, bo teraz czytając właśnie poemat do Potomnego, ja zwróciłam uwagę na taki fragment, kiedy tam właśnie Gajcy pisze do tego Potomnego w pewnym momencie, nie wiem, czy ty też nie przeżywasz tego, co ja przeżywam. Tam jest też ta wizja tego lecącego pocisku. Więc on też wpisuje w ten swój ostatni, taki pożegnalny tekst, mówił Carl Salmsen, wychylenie ku nadziei, ale jest tam to pytanie. Ja nie wiem, czy ty nie zostaniesz postawiony w podobnej sytuacji, w jakiej ja jestem. Ale to już jest głos moralisty, a nie nihilisty. Choćby metafizycznego, jak w widmach, więc ta droga została pokonana. Profesor Bereś oczywiście broni pojęcia katastrofizmu, pokazuje jego głębie, wskazuje, jak bardzo łatwo manipulować tym pojęciem i czynić go powierzchownym, ale przychylę się do tego, że rzeczywiście pojęcie katastrofizm być może nie do końca wyjaśnia nam uniwersalność tej liryki. Może rzeczywiście apokaliptyzm, poetycki apokaliptyzm, czy to, o czym mówi pan profesor, że apokalipsa jest granicą ludzkiego, a nie historycznego doświadczenia. Dlatego też w swoim szkicu przywoływałem Kafkę z Listów do Mileny, gdzie Kafka powiada, że najczystsze śpiewy, te śpiewy, które bierzemy za śpiewy aniołów, są intonowane przez potępionych na najniższym dnie piekła. I teraz jak państwo przełożycie to na liryzm poetyk wojny i okupacji, na ich tęsknotę za elegijnością, pastoralnością, sentymentalnością. Sidney Kais powiadał, dlaczego nie urodziłem się w XIX wieku? Nie byłbym metafizykiem wydartym z korzeni pomiędzy dwoma wojnami, ale właśnie pastoralistą. Czym są wielkie elegie pastoralne, tak jako elegia o chłopcu polskim Paczyńskiego? No to jest powrót do utraconego raju niewinności, który nie jest możliwy, funkcja elegii. Tak? Gajcy, wtedy kiedy już go ta nadzieja przepala, mówi o swojej twórczości jako o chudym śpiewie. Chudy śpiew Gajcego jest tą reakcją na doświadczenie traumy, doświadczenie niewymowności. Chudy śpiew, a nie na przykład skomlenie jak u Eliota w Ziemi Jałowej. Do czego zmierzam, proszę państwa? Istota poetyki Gajcego to jest w dużym stopniu skupienie się na tym, co on chce nam powiedzieć o słowie, myśli, pieśni, śnie.
o którym pisano przecież, że słowo sen pojawia się w twórczości Gajcego z zachłanną, obsesyjną wręcz powtarzalnością. A prawie nie pojawia się słowo śmierć, albo w ogóle nie pojawia się, ale właśnie za to słowo sen Gajcy płacił największą cenę, oskarżany przez swoich kolegów o literacki paseizm, czy wręcz o piłatyzm, o umywanie rąk. Jak możesz pisać o śnie? Warszawa nie odchodzi w sen. Liryka domaga się rewizji, liryka domaga się czynu. Czemu piszesz o sen? Zagórski nazywał to wprost piłatyzmem. Więc ta tura oniryczna, którą nam w swoich wierszach proponuje Gajcy, nie była dobrze i nie była właściwie przyjmowana przez jego współczesnych, przez jego rówieśników. Tu skala niezrozumienia się potęgowała. Pan profesor mówił o tym, że ta katastrofa w wymiarze myślenia tego pokolenia jest katastrofą właściwie nie tylko konkretną, ale też taką apokalipsą, która się może przydarzać zawsze, ale też w myśleniu właśnie Gajcego i pokolenia wojennego jest też ta konkretna katastrofa. Ja myślę na przykład o doświadczeniu września 1939 roku. Wiemy, że Gajc ruszył na apel pułkownika Umiastowskiego, prawda, tam na wschód. Dotarł do granic Włodawy. Tak, było to bardzo dojmujące dla niego doświadczenie, które potem odbija się w jego prozatorskich utworach. On pisze w jednym z tych tekstów: stałem niemy i upokorzony, widząc klęskę, rozpad, chaos, prawda. Pisze o nowej goryczy, która dojrzała w wędrówce pod szeptem pocisku. Ja myślę, że trudno w Misterium Niedzielnym też nie widzieć sparodiowanego właśnie Misterium Niedzielne jest właśnie tej września 1939. Tej klęski, prawda? A to, o czym pani redaktor mówi, to przede wszystkim opowiadanie Cena i niedokończona powieść Gajcego Trzy śmierci. To też, proszę państwa, pokazuje, jak wszechstronny był Gajcy. Był skończonym prozaikiem, był skończonym dramaturgiem i był lirykiem, który doskonale operował konwencjami i tradycjami literackimi. Tak tylko słowem wtrącenia, żebyśmy uzmysłowili sobie również wszechstronność literacką Tadeusza Gajcego. Tak, jeśli chodzi o te opowiadania Gajcego, to w tych opowiadaniach pojawiają się żołnierze, prawda? Ale jacy żołnierze? Przerażeni żołnierze, którzy są obezwładnieni strachem, prawda? Nie oszukujmy się, bycie żołnierzem i zabijanie to nie jest po prostu tylko heroiczna przygoda, tylko to jest przede wszystkim codzienna groza, prawda? Jak oglądamy dzisiaj w telewizji to, co się dzieje na Ukrainie, to musimy pamiętać, mamy już zresztą takie relacje, że dla tych chłopców to jest coś strasznego, to jest przerażające, prawda? To jest codzienne przerażenie, codzienny strach. I to Gajcy pokazuje, prawda? Bohaterstwo tego nie znosi. Oczywiście jest się bohaterem, prawda? Ale bohaterstwo nie znosi w sposób łatwy strachu, przerażenia, tego wszystkiego, co towarzyszy żołnierzowi na co dzień, jeśli naprawdę musi zabijać. Jeszcze do niedawna mi przynajmniej się wydawało, że nigdy blisko siebie ja takich scen nie zobaczę, a teraz to widzimy, prawda? Oni tego też doświadczyli i Gajcy świetnie to oddał, prawda? To są żołnierze, którzy nie opuszczają swojego posterunku, którzy walczą, ale ciągle mnożą wątpliwości związane z tą walką, prawda? Ta walka to jest jedna wielka wątpliwość, aż do tego stopnia, że właściwie uznaje się, że walka w pewnym sensie jest bezsensowna, prawda? Ale trzeba ją podejmować, bo nie ma innego wyjścia, prawda? Bo nawet jeśli ma się poczucie bezsensowności, to ostatecznie z drugiej strony stoi się przed pewnymi wyborami moralnymi, których trzeba dokonać i nawet poczucie bezsensu walki nie znosi znaczenia tych wyborów moralnych, prawda? To świetnie w swoich opowiadaniach Gajcy pokazuje. A jeszcze gdybym miał się odwołać do, pani mówiła, września, prawda, jak wiemy, Gajcy w pewnym sensie doświadczenie tego początku wojny września
zapisał w swoim poemacie Z dna, prawda? I dla mnie osobiście tytuł jest też charakterystyczny, prawda? Z dna. Ta metafora dna, bycia na dnie, spadania na dno, metafora dna wojny, dna historii i tak dalej, ona się bardzo często pojawia właśnie w twórczości pokolenia wojennego i myślę, że to jest metafora, która też jakby właśnie oddaje to doświadczenie, które jest w pewnym sensie pozahistoryczne, znaczy ono oczywiście dokonuje się w historii, ale na dnie widać to, co już dotyczy człowieka jako takiego, a nie tylko Polaka czy kogokolwiek innego w określonym momencie historycznym, prawda? Także Gajcy to oczywiście z dna dotyczy września, ale jednocześnie dotyczy sytuacji wojny, sytuacji zabijania i jakby kryzysu człowieczeństwa po prostu. Chciałabym zapytać o stosunek Gajcego do literatury dwudziestolecia. Tu mamy w tym albumie takie faksimile jednego z jego tekstów ze Sztuki i Narodu o Wawrze, gdzie on tam w pewnym momencie, to jest chyba jakiś zapisany jego wykład zresztą, prawda, w formie pisemnej, on w pewnym momencie tam woła, ależ nikt jednak nie zostaje. Jest jeszcze taki inny jego tekst, Już nie potrzebujemy. Pisze o tym, że w dwudziestoleciu powstawały ładne wiersze, ale nie było poezji. Właściwie zna Skamandrze tam suchej nitki właśnie, że taka ładność skamandrycka, ale właściwie jest to jałowe. No właściwie tylko Ocala, Czechowicza, Miłosza, Zagórskiego, Sebyłę, ale pisze tak, katastroficzność przedtem przeczuta, to właśnie o tych wspomnianych poetach, teraz przeżyta, domaga się cięcia. Młode pokolenie liryczne tym cięciem wejdzie w literaturę lub zginie poza nią. Nie możemy powtarzać bezradności i lęku wobec nadchodzącego. Już nie potrzebujemy. No już nie potrzebujemy. Sięgnijcie Państwo do tego faksymile, tak jak pani redaktor wspomina, felietonu o Wawrzyn, ponieważ tam pada bardzo wiele poruszających metafor. Skamander chociażby nazywany jest oto zjawiskiem, które pojawiło się w najmniej stosownym momencie, kiedy Polacy potrzebowali czegoś w rodzaju Sturm und Drang periody, czyli okresu burzy i naporu, powiada Gajcy, nowego okresu burzy i naporu na miarę XX wieku, a otrzymujemy, co powiada Skamander. Awangarda krakowska, powiada Gajcy, jest niemoralna, całkowicie niemoralna. Jak można pisać porównaniu serca? Co w ogóle Przywoś będzie pisał porównaniu serca? Trudno sobie wyobrazić, aby stworzył cokolwiek konstruktywnego. Przekonanie o własnym pokoleniu literackim jest również dla Gajcego źródłem utrapień i rozterek. Swoje własne pokolenie, twórczość tego pokolenia nazywa hermetycznym, więc w odróżnieniu chyba jednak od Trzebińskiego, Gajcy nie postrzega twórczości swojego pokolenia jako czytelnej, komunikatywnej. Ma poczucie, że budujemy, mówimy o swoim pokoleniu, hermetyczny stop doświadczeń, coś nieczytelnego, coś co będzie trudne do wyłuskania dla potomnego. Ja może tylko jeszcze przypomnę, proszę Państwa, te nieoczywiste wybory Gajcego. Łobodowski, jego też trzeba by wymienić. Czechowicz, Grom powszedni, to przecież aluzja do Czechowicza. Ale ostatni tekst z 16 numeru Sztuki i Narodu Gajcego pokazywał, że Gajcy zupełnie inaczej rozumiał drugą awangardę. Był na przykład skłonny do tej drugiej awangardy zupełnie achronologicznie przyłączać Władysława Broniewskiego. Ja rozpoczynałem, proszę Państwa, naszą dyskusję powołaniem się na termin combat gnosticism, gnoza wojny. No jeżeli mielibyśmy przywołać jednego poety dwudziestowiecznego, który tą gnozą wojny był jednak natchniony w polskiej literaturze, to był nim Władysław Broniewski. I Gajcy nazywa Broniewskiego awangardzistą. Z pewną porcją zrozumienia i sympatii dla niego, no ale wiemy dobrze, że Broniewski to nie jest to pokolenie. Więc Gajcy miał bardzo oryginalny pogląd na twórczość artystów dwudziestolecia. Nierzadko kontrowersyjny, nierzadko prowokacyjny
I myślę, że warto by, bardzo często mówimy o Trzebińskiego stosunku do literatury dwudziestolecia, przywołujemy jako recenzję Kwiatów Polskich, Tuwima chociażby, ale stosunek Gajcego do sztuki dwudziestolecia jest również niejednorodny i bardzo interesujący. No tak, to był stosunek bardzo krytyczny. Tutaj akurat Gajcy podzielał stanowisko Trzebińskiego, Bojarskiego, swoich przyjaciół ze sztuki i narodu. I teraz tak, po pierwsze, no, można powiedzieć, że w pewnym sensie to była kwestia pokoleniowa, prawda? Nowe pokolenie zawsze chce się odróżnić od poprzedniego, może nie zawsze, ale często chce się odróżnić od poprzedniego pokolenia, więc trzeba pamiętać, że to był jakby też ten gest, prawda, odróżnienia się. Nie przypadkiem oni się posługiwali poetyką manifestu, prawda? Poetyka manifestu ma swoje prawa, prawda? Poetyka manifestu wyostrza stanowiska i oni się jakby nie bali wyostrzać tych stanowisk, zarówno w tym, co pisali, jak i w tym, co mówili, bo są znane ich starcia na wieczorach poetyckich, prawda? Z poetami starszych generacji, z Miłoszem, z Iżykowskim i z innymi, czyli z pisarzami starszych generacji. Więc po pierwsze to. Po drugie, to jest kwestia właśnie tego stosunku do katastrofizmu tutaj jakby w tych cytowanych słowach, prawda, oni zarzucają, no powiedzmy, postawą katastrofistycznym jakiś rodzaj fatalizmu czy bierności. Stanisław Bereś słusznie pisze, że tutaj jakby pod tym względem nie mają racji, prawda, bo katastrofizm nie był wcale biernością, nie był związany z jakimiś postawami wyłącznie pesymistycznymi i tak dalej, i tak dalej. Moim zdaniem główny problem tutaj polegał na tym, jakby, że ta apokalipsa, która już się dokonała, ona jakby faktycznie wymagała zupełnie innego konieczności innego jakby przemyślenia tego, co się stało. I tutaj wydaje mi się, że jakby no oni mieli prawo do tego, żeby taki gest jakby no odrzucenia dokonać, tym bardziej, że no tu ta różnica pokoleniowa też była związana z tym, że faktycznie dla nich wojna jakby zaczęła się dokładnie wtedy, kiedy zaczynała się ich najbardziej, można powiedzieć, wartościowy okres ich młodości, prawda? To jest okres maturalny, to jest okres początku studiów, prawda? Im to odebrano, prawda? Znaczy to jest zupełnie inna sytuacja niż ma się 30 lat, a zupełnie inna sytuacja niż ma się 20 lat, prawda? I po trzecie, no tutaj był też wpływ, mógł być wpływ oczywiście w przypadku Gajcego, w przypadku jego kolegów, mógł być wpływ Konfederacji Narodu, prawda? Gajcy, no tutaj pan Karol mówił, że Gajcy był kontrowersyjny, potrafił być niesprawiedliwy. W jego tekście, tam gdzie krytykuje Skamander, mamy też nutę antysemicką, prawda? On pisze, że to są pisarze, którzy są obcy polskiej ziemi. Jak wiadomo, wielu skamandrytów było pochodzenia żydowskiego. Ale Śmiana też nie lubił. Także Gajcy tutaj również jakby tym argumentem się posługiwał, to trzeba powiedzieć, bo też nie ma co tego ukrywać, prawda? Ale no ten spór był, prawda? Ten spór był i nawet jeśli, bo na pewno można powiedzieć, że on do pewnego stopnia, oni traktowali swoich starszych kolegów, starszych pisarzy niesprawiedliwie. Na pewno, do pewnego stopnia niesprawiedliwie, ale moim zdaniem to było zrozumiałe. Znaczy oczywiście postawy antysemickie, te już nie są zrozumiałe, czy nie są może nie tyle zrozumiałe, co no, nie dają się usprawiedliwić. Natomiast to, że ten gest odrzucenia krytyki starszych pisarzy, to mi się wydaje, że to się da zrozumieć.
A jeszcze jest taka sprawa, że oni krytykowali tych pisarzy, a jednocześnie byli pod ich wpływem, prawda? U Gajcego widać wpływ awangardy, widać wpływ Przybosia, prawda? W widmach wyraźnie widać na przykład w jego obrazowaniu, prawda? Krytykowali Miłosza, bardzo ostro się z nim spierali, zresztą jak wiadomo Miłosz po wojnie przez całe życie wracał do tej kwestii, do tych napięć, do tej krytyki. A jednocześnie bardzo często znali na pamięć jego utwory, bardzo, bardzo one były dla nich ważne, prawda? Kołysankę wszyscy znali na pamięć Miłosza, prawda? To też wiem jakby z przekazów osób z tamtego pokolenia, z którymi rozmawiałem, prawda? I Żykowski ich fascynował, no i tak dalej, Zagórski, prawda? Chociaż ich krytykowali, więc to było dość skomplikowane, prawda? Gajcy boi się nudy zrodzonej z monotonii lub nadmiaru. Dramatyzuje ciągły ruch myśli. Tak Tadeusz Sołtan pisał o Tadeuszu Gajcym. Już Karol Samsel mówił o tej zmienności różnych form Gajcego, o tym ciągłym jakby próbowaniu nowych poetyk, jakby nowego poetyzowania. Ja myślę sobie, że rzeczywiście na tym tle bardzo wyjątkowe jest Misterium Niedzielne. Bardzo. Ja czytając je teraz myślałam sobie, jak to jest no, niezwykły tekst na bardzo wielu poziomach. Też taki drobny szczegół wychwyciłam, bo tam gdzieś się pojawia pomnik Napoleona, tak trochę obśmiany i wtedy mi się przypomniało, co mówiła mama Tadeusza Gajcego, pani Irena, po urodzeniu chłopca, że on się podobno ciężko przychodził na świat. Ona była akuszerką, więc bardzo dobrze jakby wiedziała, jak to jest dramatyczna sytuacja. I ten chłopiec urodził się z takim lokiem. I ona mówi, o, mały Napoleonek będzie miał taki lok, a z drugiej strony bardzo no, była wielbicielką Słowackiego, więc już miała nadzieję, że będzie drugi Słowacki. No w każdym razie w tym tekście jest bardzo dużo odniesień takich biograficznych, ale też na przykład myślę o takim wątku, który tam jest, bo jest tam też postać poety i w tych tekstach, monologach poety Gajcy siebie wyśmiewa, prawda? Trochę parodiuje siebie. No jest, a z drugiej strony są też takie odwołania, prawda, ten żebrak przed kościołem świętej Honoraty. Tu się przypomina dzieciństwo Gajcego, który jako mały chłopiec, ministrant, chodził no, bardzo rano na mszę do Jana. Jest w jego tak, twórczości. Tak, to też jest do Jana Bożego. Dlatego myślę sobie, że po prostu to jest taka rzeczywiście w tym strasznie trudnym czasie wojny jest taka jakaś eksplozja w ogóle pomysłów, no też słowo groteska tu musi paść. Zwróćmy uwagę na jedną rzecz w Misterium Niedzielnym, czyli na tekst poboczny. To też o tym chciałbym Państwu słowo powiedzieć, ale didaskalia są kompletnie, kompletnie niesamowite. Gajcy w didaskaliach pisze, że oto oczy Hipolita, więc owego dziada kościelnego, mają być od ciągłego wpatrywania się w niebo wytarte do poziomu wyblakłego szafiru. I jeśli nie znajdzie się aktora, który miałby takie oczy, autor nie zaleca, aby wystawiać tę sztukę. Antoni Leszcz, czyli malowany ułan z Misterium Niedzielnego, ma wyglądać tak, jak ułan na pocztówkach z premiowanej czekolady. Czyli to ma być taka czekoladowa ikonografia. I tylko tak, a nie inaczej. Przypomnę Państwu takie wskazówki inscenizacyjne, które pełnią taką odwrotną rolę, raczej mają za zadanie utrudnić reżyserowi pracę. To mamy w Kartotece Różewicza. Ten sam rodzaj tekstu pobocznego Robert Lobby nazywał takim irytującym, rozbierającym pracę inscenizacyjną didaskalę. To znajdujemy już u Gajcego w Misterium Niedzielnym. Co zostanie znalezione i opisane dopiero w różewiczowskiej kartotece. Choćby dlatego warto Misterium Niedzielne przeczytać na nowo. Ja tu już panu profesorowi przed naszym spotkaniem mówiłam, że w naszych radiowych archiwach, proszę państwa, znalazłam niezwykłe nagranie. 57 rok. Radiowa realizacja Misterium Niedzielnego w roli tego czytacza didaskaliów Andrzej Łapicki. Dziada wspomnianego gra Tadeusz Fijewski. Króla Władysław Hańcza. Jeszcze jest Henryk Borowski. Tak się tu zastanawialiśmy. No 57 rok.
No to jest oczywiście po październiku, ale sinowcy, czyli ci z kręgu sztuki i narodu poeci, no są jednak bardzo nacenzurowani. O ile Baczyński już może, prawda, mniej, no to się wydaje, że to jest aż niewiarygodne. Natomiast no ten tekst jest niezwykły, taki migotliwy, prześmiewczy, ale też bardzo gorzki. Prawda? Groteska jako forma takiego poradzenia sobie z rozpaczą może, z tym ciśnieniem wojny, panie profesorze. No. Znaczy, ja może bym dodał, że w ogóle w pokoleniu wojennym jakby ta forma groteska i dramat jakby bardzo, jakby to powiedzieć, bardzo odpowiadały pokoleniu wojennemu. Na co już oczywiście wielokrotnie zwracano uwagę. Zdzisław i Jastrzębski o tym pisał przed laty i inni. I to pokolenie też pozostawiło wiele właśnie bardzo wybitnych i bardzo, można było powiedzieć, nowoczesnych dramatów, prawda? Właśnie tutaj pan Karol mówił o Różewiczu. To są dramaty, które można zestawiać z Ionesco, z Dürrenmattem, z Beckettem, prawda? Na przykład Schyłek Ammonitów Pochowskiej, czy Aby podnieść różę Trzebińskiego, to są absolutnie, czy właśnie Misterium Niedzielne, prawda? Zupełnie niezwykłe, jakby to powiedzieć, właśnie dramaty. Ja się zastanawiam, można by się zastanawiać, dlaczego? Dlaczego właśnie dramat takim odpowiadał? Mnie się wydaje, że można by zakładać taką odpowiedź, że dla tego pokolenia bardzo ważne były, jakby to powiedzieć, postawy, prawda? Postawy praktyczne, działanie, starcie postaw, nie tyle starcie idei, co właśnie starcie postaw, prawda? I to dramat pozwala pokazać, prawda? Dramat, no, to zawsze właśnie jakby są ludzie, którzy wchodzą ze sobą w interakcje, ścierają się i tak dalej. I to mi się wydaje, że to może jest też jakaś odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat ta forma w tym pokoleniu była tak ważna, prawda? Natomiast nie wiem, czy teraz mogę, bo chciałem, żebyśmy, bo dość mało jeszcze mówiliśmy o książce samej, o tej i no, o widmach już mówiliśmy, ale gdyby, bo pani pytała też na początku o tą wyjątkowość Gajcego, prawda? Ja oczywiście nie wiem, czy mam dobrą odpowiedź. No nie jestem specjalistą od Gajcego, prawda? I tak naprawdę samym Gajcym osobno tak dużo się nie zajmowałem, ale no z tego tomu jedna rzecz, którą od razu jakby widać, prawda? Bo to zestawienie zdjęć i tekstów i różnego rodzaju dokumentów, Gajcy na tych zdjęciach prawie zawsze, w czym jednak różni się od Trzebińskiego, od Bojarskiego, od Stroińskiego, zawsze ma uśmiechniętą twarz, prawda? To są wszystko zdjęcia, czy prawie wszystko z okresu okupacji. Jednak te twarze, taką można powiedzieć łagodną, uśmiechniętą twarz, chociaż mamy świadectwa, które mówią, że on znowu taki bardzo łagodny nie był, prawda? Potrafił być ironiczny, stanowczy, no ale jednak mamy mnóstwo zdjęć Trzebińskiego, Bojarskiego, Stroińskiego, z których widać, że w czasie wojny ich twarze się wyraźnie zmieniają. Wyraźnie tężeją, stają się takie ostre w wyrazie, buńczuczne i tak dalej, prawda? Zarost się pojawia. No, wyraźnie widać, że to dojrzewanie jest też dojrzewaniem do takiej, można powiedzieć, ostrej postawy, prawda? U niego tego nie ma. U niego jest jakby ciągle ten uśmiech i pewnego rodzaju łagodność. I to jest też w poezji, prawda? To jest poezja, która łączy grozę i łagodność. To jest dość,
no dość specyficzne połączenie, prawda? Rzadko to się zdarza, prawda? Tu jest bardzo dużo zdrobnień, bardzo dużo takiego właśnie, można powiedzieć, łagodnego. Myślę, że jest taka niezwykła śpiewność u Gajcego. Właśnie. Zresztą panowie w swoich tekstach też na to zwracali uwagę, prawda? Też gatunki, jakich on używa, bajka, ballada, piosenka. No, ale takie... mi się właśnie też przypomina z książki profesora Stanisława Beresia, Gajcy w Pierścieniu Śmierci, którą wszystkim państwu polecamy, bo to rzeczywiście jest też monografia twórczości, ale jest bardzo... Ta pierwsza część biograficzna... Przyniosłem to, pokażę. Tak, jest niezwykle ciekawa, dlatego że profesor Stanisław Bereś dotarł na przykład do świadków życia Tadeusza Gajcego. Na przykład niezwykle cenne są opowieści brata Mieczysława, 5 lat młodszego, czyli kiedy Gajcy zmarł ma 22 lata, brat ma wtedy 17 lat, więc właściwie już był takim młodzieńcem, ale bardzo świadomym i bardzo to było kochające się rodzeństwo. I on na przykład wspominał, że Gajcy no często był obserwatorem pisania Gajcego. To w kuchni pisał Gajcy, podobno brat lekcję odrabiał po drugiej stronie stołu. I był świadkiem tego, jak Gajcy notując coś sobie tam nucił. Zresztą on bardzo lubił też podobno czytać na tych konspiracyjnych wieczorach literackich na przykład Misterium Niedzielne. To niezwykłe, więc myślę, że ten głos ale Homer Gajcego... i Orchidea też jest tu godne mszy, ponieważ na co zwracali uwagę i Bereś, i Maj, to jest dramat wypełniony kolokwializmami. Tam cały czas słyszymy być mazgajem, tarzać się, ktoś zerżnął majtki Homerowi. To jest utwór cały zanurzony w kolokwializmach i na to wielokrotnie zwracano uwagę. Poza tym to jest też utwór o kryzysie męskości. Gajcy bada ten problem męskości, o tym pisał Tomasz Tomasik między innymi. Homer jest przedstawiony w tym duchu. To jest pewnego rodzaju nawiązanie do dramaturgii Cocteau, Giraudoux, O'Neilla, czyli dramatu, w którym antyk aktualizowany jest do poziomu współczesnego. No ale przede wszystkim Homer i Orchidea, utwór tak bardzo kolokwialny, opowiadający o antyku, czerpiący trochę z klątwy, czerpiący trochę może z Szekspira, bo mógł mieć w ręku przekład Juliusza Cezara Kasprowicza, bo Kasprowicza kochał. Homer i Orchidea to utwór, którym Gajcy potrafił się zdystansować wobec okupacyjnej rzeczywistości. Trochę jak dramat Orfeusz Anny Świrszczyńskiej. Dramat antyczny i coś, co możemy nazwać taką konsolacyjną utopią antyku. Wielką siłą pocieszycielską, jaka tkwiła w temacie antycznym. Dramat antyczny jest również ważnym tematem dramaturgii tego okresu. I chociaż nie ma już czasu, aby o Homerze i Orchidei mówić w sposób okrągły, to warto wspomnieć ten tekst. On również jest znaczącym wychyleniem się Gajcego w stronę nadziei obok wiersza do potomnego. Mamy kilka minut do zakończenia spotkania. Pora na państwa pytania, głosy. Czy ktoś z państwa chciałby? Jeszcze tylko jedno krótkie zdanie bym powiedział, bo jak mówiliśmy o tej książce Stanisława Beresia, czy jest bardzo dużo książek o Gajcym, prawda? Sława Maja na przykład też. Tak, ale też młodszych badaczy właśnie. Pana Brasse, właśnie, który jest, miał być z nami tutaj. Tak. To pokazuje Gajcy 22 lata, prawda, jak zmarł. To pokazuje też, jak intensywne to musiało być życie, prawda. Biografia, monografia Beresia poświęcona Gajcemu to jest 700 stron, prawda. To się rzadko zdarza, żeby o tak krótkim życiu tak dużo móc napisać, właśnie dlatego, że to było życie niesamowicie intensywne. To była też odpowiedź jakby na wojnę, prawda? Zdając sobie sprawę, że wojna w każdej chwili może nam to życie odebrać, trzeba je intensyfikować jak najbardziej można, prawda? I oni to robili, nie tylko Gajcy, prawda? To życie było niesamowicie intensywne, także jakby to też o tym warto pamiętać, prawda? Jeśli jeszcze mogę, bo jak się zastanawiam, jak czytałem jeszcze te teraz na nowo te utwory Gajcego, to tak się zastanawiałem,
Co tu jeszcze można by było powiedzieć nowego? Czy jest jakaś taka zupełnie nowa perspektywa, którą można by jeszcze otworzyć, której do tej pory nie spotkałem, jakby jak czytałem o Gajcym? Doszedłem do wniosku, jak Państwo wiedzą, jak Państwo przeczytają, u Gajcego bardzo ważną rolę odgrywa... Do mikrofonu, panie profesorze. Chciałem przeczytać jeden cytat, ale go chyba nie znajdę. Bardzo ważną rolę odgrywa motywy roślinne, prawda? Bardzo często ten świat... Chciałem przeczytać, ale nie mogę tego znaleźć. Gdzie to jest? Jest. Przeczytam jeden krótki fragment. Tu roślinność z milczenia wzory rysuje płaskie, księżyc pośrodku drobny, wokół zielony puch. Stół mój i lustro sine porosło pyłem jak lasem, dywan kosmaty i ufny jak trawa leży u nóg, moje ręce omszałe jak grzyby i tak dalej. I sobie pomyślałem, że jest też taki wątek u Gajcego, że w tym rozpadającym się świecie, bo rozpad świata kultury to jest podstawowe doświadczenie Gajcego i całego tego pokolenia, że w tym rozpadającym się świecie, jeśli się gdzieś szuka ocalenia, to zaskakująco to ocalenie może również nam przynieść świat roślin, prawda? Czyli coś, co dzisiaj znamy z takiej perspektywy ekologicznej, że jeśli już naprawdę będziemy musieli umrzeć, zniknąć, rozpaść się, to może świat roślin, z którym w jakiś sposób się połączymy, pozwoli nam przetrwać. Dzisiaj akurat to jest perspektywa, która bardzo na świecie jest rozwijana, taka perspektywa ekologiczna, prawda? I ja z zaskoczeniem taką perspektywę też odnajduję u Gajcego, prawda? Można też w taki bardzo, bardzo nowoczesny sposób spróbować Gajcego odczytywać. Ktoś z Państwa? Jeśli nie, to jeszcze... właśnie, prosimy bardzo. Ja bym chciał może zapytać o to, co tutaj nie wybrzmiało, to znaczy o ruch kulturalny, który to ruch kulturalny w 1944 roku, znaczy jest wprawdzie wspomniane, że usiłował nawiązać kontakty z dźwigarami i z płomieniami, i że tu się udało, tam się nie udało. No, generalnie nie mogło się być inaczej, skoro płomienie to byli socjaliści, a dźwigary to była kulturalna jakby przybudówka miecza i pługa, czyli organizacji konspiracyjnej, której dowództwo wprawdzie częściowo było infiltrowane, powiedzmy, czy też jakoś przez Niemców, ale sam miecz i pług w Powstaniu Warszawskim był w NSZ-cie. Więc tak samo pani dziwiła się, że w 1957 roku mogło być to słuchowisko. Ale przecież w 1957 roku byli Korumbowie, rocznik 20. I autor Roman Bratny to był właśnie związany ze sztuką i narodem. Nie, związany z mieczem i pługiem. Także chciałem zapytać o to szersze jakby działanie polityczne, znaczy polityczne, nie polityczne, o ten ruch kulturalny, którego przecież animatorem był właśnie Gajcy. Chyba bardziej Andrzej Trzewiński, prawda, Gajcy. Dlatego tak trochę nie poruszaliśmy tego wątku, bo właśnie Gajcy jest... Znaczy ruch kulturowy, on powstał przede wszystkim z inicjatywy Trzebińskiego, prawda? Trzebiński powołał ruch kulturowy. Ruch kulturowy oczywiście był jakby afiliowany przy Konfederacji Narodu, prawda? I Hagmajer i szefowie Konfederacji, Jerzy Hagmajer, szefowie Konfederacji Narodu jakby
Zresztą nie bez napięć ostatecznie jakby zgodzili się na i jest decyzja powołania ruchu kulturowego. Natomiast Trzebiński od początku chciał ten ruch kulturowy może nie tyle uniezależnić od Konfederacji, co chciał być jedyny, który będzie decydował zresztą w sposób dość totalistyczny o kształcie ruchu kulturowego i jak wiadomo to między innymi była przyczyna jego konfliktów z Konfederacją Narodu, prawda? Trzebiński uważał się za jakby takie, i zresztą nie tylko Konfederacji Narodu, dlatego że w samym ruchu kulturowym były napięcia, dlatego że sami członkowie, na przykład Laskowski, prawda, pani Laskowska mi o tym opowiadała, jak z nią rozmawiałem, oni sami byli dość przerażeni jakby zachowaniem Trzebińskiego, prawda? Trzebiński już wtedy żył w niesamowitym napięciu, zresztą ciągle był zagrożony aresztowaniami, musiał zmieniać mieszkania, no ciągle żył w konspiracji, prawda? On 32 razy zmieniał mieszkania, no, żył w ciągłym napięciu. Jakby Trzebiński ciągle on sobie wyobrażał ruch kulturowy właśnie jako takie zjednoczenie młodych, ale zjednoczenie wyraźnie jakby pod jego, jakby to powiedzieć, przywództwem, no co nie do końca, że tak powiem, się podobało. I on ostatecznie próbował ukształtować ruch kulturowy trochę na zasadach wojskowych, prawda? Organizował odprawy na przykład w nocy, jakby to wszystko miało być takie bardzo silnie zdyscyplinowane. W końcu Trzebiński, jak wiadomo, został aresztowany, został rozstrzelany. I potem ruch kulturowy jakby bardziej się otworzył. Mówił pan, że to było niemożliwe. To było do pewnego stopnia możliwe. Tam się pojawiali ludzie spłomieni, prawda? No, mamy przynajmniej świadectwa, że Gajcy się kontaktował z ludźmi spłomieni, z ludźmi z drogi. Poza tym były osoby, które funkcjonowały w obu środowiskach. To jednak też były przyjaźnie. Sołtan jednocześnie był i wśród socjalistów, i w Sztuce i Narodzie. Stanisław Marczak-Oborski do pewnego stopnia też. Bartoszewski był też taką trochę osobą, która się kontaktowała z różnymi środowiskami, prawda? Przecież jak wiadomo, sam Trzebiński przyjaźnił się z Borowskim, przynajmniej w pierwszym okresie okupacji. No i tak dalej, więc... Wtedy, kiedy już nie było Trzebińskiego i kiedy Gajcy kontynuował ruch kulturowy, to wtedy to otwarcie było większe, ale ja szczerze mówiąc nie umiem powiedzieć, czy to jeszcze w ogóle było pod egidą ruchu kulturowego, czy to raczej była chęć przyciągnięcia jakby do samej sztuki i narodu, do samego pisma jakby innych osób trochę. Na pewno jest to związane z legendą Trzebińskiego, bo Trzebiński też dał temu literacki wyraz w swojej niedokończonej powieści Kwiaty z drzew zakazanych. Tak. Drugi tom, czy to, co było w późniejszej części tej powieści, to był jakiś bohater, był inkarnacją Trzebińskiego, pustelnika, który usiłuje sam z siebie, z wnętrza zbudować fasadowo ten ruch od początku. To jest, może pan sięgnąć do tej powieści Kwiaty z drzew zakazanych, to jest tam przetworzone przez doświadczenie osobiste i literacką fikcję. Znaczy przede wszystkim zapis tworzenia, to na pewno pan zna, zapis tworzenia ruchu kulturowego jest w dzienniku Trzebińskiego, czyli znaczy tym, co zostało wydane jako pamiętnik, prawda? Tam są jakby dość wstrząsające zapisy o tym tworzeniu się ruchu kulturowego, prawda? Ale właśnie pamiętam, jak pani Laskowska mi mówiła, jak oni namawiali Trzebińskiego, żeby on trochę im oddał jakby możliwości, bo oni mu po prostu chcieli pomóc, prawda? On nie godził się na żadne tutaj jakby dzielenie się przywództwem w tym ruchu kulturowym, co dla nich było niezrozumiałe, bo też jakby no nie mógł temu wszystkiemu sam podołać, prawda? Stąd też tam były napięcia dość duże. Także... A druga rzecz to może, bo tego, to też niestety w albumie jakby nie wybrzmiało, w rozmowie naszej też nie, ich powrót, zarówno Trzebińskiego, jak i Stroińskiego, ich powrót do
może nie tryteizmu, ale na pewno do wojskowej ścieżki. W 1944 roku, w pierwszej połowie, chyba w kwietniu, oni robią kurs pod chorążówki w AK. Nie w Konfederacji, tylko w AK. I w którym roku? W 1944. Znaczy Trzebiński już nie żyje wtedy. Nie, ja mówię, przepraszam. Mówię, Gajcy. Gajcy. Stroiński. Aha. I potem w powstaniu poszukiwanie przydziału. Bo problem jest taki, że właśnie poeci no, w tym momencie do zgrupowania Sosna się dostali, a potem po prostu przydzieleni na placówkę. I były jakieś ruchy związane tam z krewnym Stroińskiego, który miał ich wyciągnąć po prostu. Był już z pierwszej linii, że poeci. No ale potem się oni nie, tego jakby z jednej strony nie chcieli, to był ruch poza nimi, a z drugiej strony po prostu sam koniec na placówce, na przejazd. Na przejazd albo gdzieś w rejonie dzisiejszego kina Muranów, gdzieś pod Arsenałem. To jest kwestia niejasnych danych na temat zgonu Gajcego. No miał umrzeć między 16 a 24 sierpnia. Natomiast czy to się stało przy kamienicy na przejazd 3/5, czy gdzieś w rejonie Arsenału? Trudno rozstrzygnąć. Są dwie konkurencyjne hipotezy. Znaczy, ja tutaj akurat jakby szczegółowo tych okoliczności śmierci to nie znam, no tyle co właśnie z, no to co opisuje Bereś, prawda, w książce. Też ta data no, nie jest jasna, prawda. Tutaj akurat w albumie pojawia się 16 sierpnia, ale to też nie jest... Wspólna śmierć Stroińskiego i Gajcego właśnie wysadzonym przez Niemców, wsadzonym w oficynie domu. Natomiast wie pan, czy to był ostatecznie jakby pogodzenie się z tym tyrteizmem, czy mnie się nie wydaje, prawda? Mnie się nie wydaje, znaczy w tym pokoleniu jest takie zdanie na przykład skądinąd socjalisty Krzysztofa Dunina-Wąsowicza, że w tym pokoleniu jakby samej konieczności walki w pewnym momencie nikt nie kwestionował, prawda? I jakby to było w pewnym sensie jasne, że tę walkę trzeba będzie podjąć, prawda? Natomiast było mnóstwo wątpliwości co do tego, jak to ma wyglądać, jaki jest sens tej walki. Natomiast ostatecznie tutaj jakby ja nie sądzę, żeby to było takie przejście na stronę tyrteizmu. To znaczy myślę, że jeśli Gajcy walczył, a walczył w powstaniu, to na pewno nie walczył z lekkim sercem. Znaczy na pewno po prostu nie szedł do tej walki, jakby to powiedzieć, w taki sposób pewny i oczywisty. Co do tego to nie mam wątpliwości, prawda? Natomiast od tej walki się nie uchylił tak jak mnóstwo innych, prawda? Ale to jakby od początku jakoś było wpisane. Bartoszewski w Prawdzie Młodych pisał, była taka rubryka o co i jak walczyć, prawda? Oni nie pytali, czy walczyć. Bartoszewski pisał, że to nie jest pytanie, czy walczyć, prawda? Jeśli trzeba będzie, to trzeba walczyć, ale trzeba ciągle pytać, o co i jak walczyć, prawda? Po co walczyć i tak dalej, i tak dalej. Zresztą my mamy taką wizję na przykład bohaterów Kamieni na Szaniec, samo to sformułowanie Kamieni na Szaniec, że to jest właśnie taka walka, gdzie to poświęcenie jest w pewnym sensie czymś oczywistym. Jak sobie otworzymy, jest taki bardzo ważny tom, który wydał Tomasz Szembosz, Bohaterowie Kamieni na Szaniec w świetle dokumentów i tam są ich osobiste zapiski. I to są zapiski, w których są wyłącznie wątpliwości, prawda? Dlaczego mamy słuchać rozkazów zawsze, jeśli nam każą zabijać, a może nie powinniśmy, a może tak. Oni jednocześnie jakby ostatecznie jakby nie kwestionują walki, ale ciągle ją poddają mnożącym się wątpliwościom. Więc ja myślę, że
że chyba to samo tak jest u Baczyńskiego też przecież. No oczywiście, oczywiście, oczywiście. Oczywiście, tak, tak. Zresztą to jeden z najważniejszych wierszy Baczyńskiego, Wybór, to dobrze pokazuje, prawda? Wybór, którego bohater ostatecznie dokonuje, chociaż ma mnóstwo wątpliwości, prawda? I jest świadomy ceny, jaką trzeba zapłacić, prawda, za to także. Ja myślę, że tych wątków, które moglibyśmy poruszać w kwestii wokół postaci Tadeusza Gajcego, jego biografii pokolenia wojennego jest bardzo wiele. Mieliśmy ograniczoną tutaj możliwość. Ja tylko może jeszcze zacytuję taki list Tadeusza Gajcego, który napisał w liście do Kazimierza Wyki, do profesora Kazimierza Wyki 19 listopada 1943 roku, czyli no tuż parę dni po tydzień po śmierci Andrzeja Trzebińskiego, pisał tak: może mi nie być dane, by trwać, jak trzem moim kolegom, których wysłuchiwałem, kiedy mówili o przyszłości, tej wielkiej i pięknej. Mam lęk przed samym marzeniem o jutrze i wydaje mi się to wyzwaniem. To jest świadectwo tego niepokoju. Wiemy o przeczuciach śmierci Tadeusza Gajcego, bo wiedział, no, że to miejsce, które zajmuje po tych trzech zmarłych kolegach, Kopczyńskim, Bojarskim, Trzebińskim, no, jest fatalne, jak mówiono. Ale myślę, że nasza dyskusja tu pokazała, proszę Państwa, że to marzenie o jutrze jakoś by warto było marzyć, pisać do potomnego, że to jest ciągle postać, która nas fascynuje, która nas fascynuje jako człowiek, jako poeta. Jeszcze mamy jedno pytanie, to proszę bardzo, przepraszam, że pani nie zauważyła. Nie szkodzi, dobry wieczór. Chciałabym zapytać o stosunek Gajcego do niewyrażalności doświadczenia biograficznego. Jakoś gdzieś narodziło się w trakcie słuchania państwa to pytanie. Dziękuję. Niewyrażalności doświadczenia własnego życia, tak, i własnego losu, prawda? Stosunek Gajcego do spraw tego rzędu. No nie jest mi prosto na to pytanie odpowiedzieć. Jednak mam poczucie, że to jest stosunek szczery i autentyczny, że on jest... Gajcy doskonale operują z konwencją, zarazem cały czas buduje swoją literaturę z takiego kompleksu kocham i nienawidzę. Kiedyś Edward Balcerzan o tym mówił, że jego żywiołem lirycznym jest estetyzm. A zarazem to jest poeta, który całe życie, wiedząc, że jego żywiołem jest estetyzm, od estetyzmu ucieka. I na tym się wielkość Gajcego buduje. Oskarżano go o paseizm, oskarżano go o obsesyjność rekwizytów. Zębata noc, zębata ciemność, sen 59 razy. Znajdą państwo mnóstwo Gajcego redundancji. Ale właśnie to sprawia, że ja wierzę, że on nie układa równań na własny los, równań na własne życie. Tak jak Baczyński, który ma dwie bardzo silne ścieżki, rilkeańską, słowacki-genezyjski, Norwid. Te bloki, ścieżki inspiracji można zbudować. Baczyński wierzy gatunkowi, który uprawia. Gajcy nie pisze gatunkiem. Gajcy pisze swoimi obsesjami, powtarzającymi się motywami, które tworzą iterację, dusznym, bardzo skondensowanym duktem, który czyta się trudno i miał prawo uważać, że to hermetyzm, ale któremu chce mi się wierzyć, no bo ta niewyrażalność losu przekłada się na jego ciemność języka. I miał stosunek do własnego życia i do własnego losu właśnie taki hermetyczny, alchemiczny, niewyrażalny. To przekłada się na język, na to, że nie poszukiwał rozwiązań, chociaż w sposób całkowicie biegły posługiwał się prozą, dramatem i spójrzmy chociażby na ten niezatytułowany dramat Baczyńskiego. Całkowicie jednolity w formie, bardzo patetyczny. I obok zobaczmy te dwa
Przejmujące teksty, Misterium Niedzielne Gajcego, zestawiane ze Ślubem Gombrowicza i Homer i Orchidea, który ma swoją ścieżkę w tych dramatach antycznych, Cocteau, Giraudoux. Tu widać, że Gajcy jest stylistą. To widać, że Gajcy buduje dramat z takich układów, które są przemyślane, wypracowane, intuicyjnie trafne. No, a zarazem Gajcego nie da się podciągnąć pod żaden wspólny mianownik. Nie ma tych równań na los i życie, nie da się tego określić, więc on jest za nieokreślonością własnego przeznaczenia. On nie rozgrywa rozgrywek z samym sobą w tekście, który uprawia. I to moim zdaniem do Gajcego powinno skłaniać współczesnego czytelnika. To sprawia, że jego twórczość jest bardzo spójna i bardzo jednolita w swoim idiomie. Bo zastanawiam się jeszcze, na ile to doświadczenie biograficzne jest dostępne na przykład mojemu pokoleniu lat 80. Myślę, przynajmniej ja tak to odczuwam, czytając różnych poetów, powiedzmy katastrofistów, niech tak będzie, to doświadczenie jest, wiele metafor jest jednak bardzo odległych. Nie dociera do mojej wyobraźni. Mam taki problem i niekiedy trudno jest mi odczytać, jak czytałam na przykład Kołysankę Miłosza, to również było to dla mnie trudne bardzo. I z tego względu choćby chciałabym jeszcze dodać takie pytanie, jeśli mogę i jest czas, na ile i sam Gajcy ma zaufanie do swojego słowa, do słowa, które kieruje do czytelników. I chyba na tym skończę. Dziękuję. On mówi o tym, że dla niego to jest przerażające, że słowem trzeba godzić jako szczepem. I to jest jedna z takich bardziej przejmujących cytacji z Gajcego. Mówiliśmy o tym, że Gajcy trwoży się przed tyrteizmem, ale tyrteizmem jest też ta liryka czynu, na którą jest skazany, że oto słowem trzeba godzić jako szczepem. Więc Jego słowa to trochę lament za tą utraconą Arkadią, za elegijnością, za pastoralnością. To jest wiara w ten chudy śpiew, o czym mówiłem, to piękno chudego śpiewu, jak pisze w wierszu do Potomnego, w ascezę. Mówię o tym, bo przychylam się do pani hipotezy, że on nie pisze z pełnym przekonaniem. Pisze całym sobą, ale autentyzm polega chyba na tym, że nie jest przekonany do idiomu, jaki uprawia. Dlatego tyle refleksji autotematycznej w jego wierszach, choćby to, że oto nadszedł czas, w którym jemu, poecie pastoralnemu, z charakteru, z wrażliwości, trzeba godzić słowem jako szczepem w rzeczywistość, w drugiego człowieka. To jest odmiana walki zbrojnej. Liryka tyrtejska to jest walka zbrojna między umysłami poetów. On też nie chce takiej liryki uprawiać. Jeśli mówimy o jakiejś liryce czynu u Gajcego, to polega na czymś innym. Ten aktywizm, który wynika z jego wierszy, jest dużo bardziej skomplikowany, ale to nie ma mieć prostego przełożenia na rzeczywistość, zmiany, coś zbrojnego, że oto mamy zmienić bagnet na broń Broniewskiego. To nie jest ten świat, to nie jest gnoza wojny. To jest poczucie, że droga ku celu jest skomplikowana i niedostępna dla nas, bo dopiero potomny dotrze do celu, który wyznaczymy. W jakiejś mierze jest chyba archaiczny w tej swojej walce. Tak mi się wydaje. Nie wiem, tak to odczuwam. Archaiczny, tak? Pani powiedziała? Może tak. Ja tylko bym dodał, bo mówiła pani o tej niewyrażalności. Ja myślę, że tu jednak, ja bym tu nie dostrzegał takiej figury niewyrażalności, prawda? Oczywiście Gajcy ma niewątpliwie świadomość, że jego doświadczenie jest niewyrażalne w tych językach, które zastał i gdzieś tam poszukuje tego swojego języka. I faktycznie może nie do końca jakby oryginalnie, bo jednak dużo korzysta z tych poetyk zastanych, prawda? I można bardzo dużo wpływów i to wskazywano u niego znaleźć. Natomiast myślę, że u niego ja bym akurat niewyrażalności nie widział. I jednak elementarne zaufanie do słowa chyba jest, prawda? Chociaż no,
sama erupcja tej twórczości to nie jest poeta milczenia, prawda? To jednak jest poeta, który pisze bardzo dużo i który tym słowem no, posługuje się jednak z jakimś elementarnym zaufaniem, tak mi się wydaje. Ja myślę jednak, że tu pani wątpliwość, czy ten świat metafor języka Gajcego nie jest światem takim, który od razu, prawda, łapiemy i od razu jest nasz. Ja myślę, że to jest też kwestia powolnego docierania. Może nie powiedzieliśmy o miłości Tadeusza Gajcego, o Wandzie Sucheckiej. Naprawdę są bardzo piękne przed snem na przykład takie jego wiersze, gdzie jest ten rozegrany, rozśpiewany ten wątek właśnie miłości ziemskiej, utraty też, przeczuć lęku. Ja myślę, że te przeczucia Gajcego, no, wyrażone w sposób bardzo własny, są czymś, co może być bliskie współczesnym młodym ludziom. To jest zaszyfrowane w Homerze i Orchidei, bo Orchidea to oczywiście Wanda Suchecka, to, że Orchidea umiera zatruta struną z harfy Homera, no to też jest wielki wyrzut sumienia Gajcego w stosunku do Wandy Sucheckiej. Pamiętajmy, że Suchecka i Gajcy ukrywali swój związek przed rodzicami Sucheckiej. Oni nie akceptowali poety bez majątku, bez przydziału. Poety, który pracował jako magazynier przez kilka miesięcy wojny, a potem żył na utrzymaniu rodziców. Oni nie chcieli dla Sucheckiej takiego męża. Więc to wszystko odbija się również w Homerze i Orchidei i trzeba znaleźć sposób, żeby odszyfrować te teksty Gajcego. To jak rozumiem, kończymy to spotkanie poświęcone temu albumowemu wydaniu. Może dodam, że to Państwowy Instytut Wydawniczy i Biblioteka Narodowa. To jest książka, która się ukazała w roku ubiegłym, kiedy to w lutym 2022 roku obchodziliśmy setną rocznicę urodzin Tadeusza Gajcego. Może jeszcze dodajmy, pani redaktor, że zdjęcia dzięki uprzejmości Muzeum Literatury. Tak, Muzeum Literatury, które jakiś czas temu na rocznicę okrągłą powstania przygotowało piękną wystawę właśnie poświęconą poetom sztuki i narodu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Profesor Paweł Rodak, profesor Karol Samsel i Dorota Gacek. Dziękuję Państwu za to spotkanie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.